Z reguły robię to zapowiadając też naszych prelegentów, ale tak jak mówię, Monika była tydzień temu. Dzisiaj jestem sam. Jak widzicie, słuchawek nie mam, bo nie muszę nikogo nasłuchiwać. Pozwólcie tylko, że przeklikam się, żebyśmy też poszli na żywo na Facebooku, bo tam też nadajemy dla tych bardziej leniwych, ale ja zawsze mówię, doceniam tych z Was, którym chce się wejść na Click Meeting, bo sam osobiście też wolę na przykład wchodzić sobie bezpośrednio na Click Meetingu, aczkolwiek w drodze na przykład jak jestem czy gdzieś, to te Facebooki bywają pomocne, jeżeli chciałbym coś obejrzeć. Witam Was na kolejnym odcinku z cyklu AI w służbie nauczycielom. Jeżeli nie widzieliście poprzednich odcinków, to tylko przypomnę, że są na YouTube, dokładnie kanale YouTube naszego partnera technologicznego, czyli Mentor Systemy Audiowizualne. Tam można obejrzeć wszystkie poprzednie odcinki. Zajmowaliśmy się zarówno czatem GPT, jak i asystentami. Tworzyliśmy różnego rodzaju testy, a także grafiki generowaliśmy. Dzisiaj, jak sam tytuł wskazuje, prezentacja w 5 minut z wykorzystaniem AI. I możecie naprawdę włączać stopery, postaram się, żeby to trwało wszystko 5 minut. Pokażę Wam trzy sposoby na robienie prezentacji. Chciałem Wam pokazać tak naprawdę cztery sposoby, ale od razu mówię, w internecie i w tych platformach jest tak, że tydzień temu coś działało, tydzień później coś nie działa. I zacznę od pokazania Wam jednej aplikacji, która jeszcze nie tak dawno była aplikacją z wersją bezpłatną. Ona nadal jest aplikacją z wersją bezpłatną, ale już niestety AI weszło w tą formę płatnej subskrypcji, więc tu z tej aplikacji ja tylko nie wspomnę, raczej za darmo już nie skorzystamy, a szkoda, bo była chyba najbardziej przyjazną moim zdaniem aplikacją, która najszybciej tworzyła te prezentacje. Przy czym jakby sumienie każe mi wspomnieć o tym, że jest to jeszcze bardziej forma zabawy moim zdaniem niż tworzenie prawdziwej prezentacji, którą byśmy chcieli wykorzystać szczególnie dla, nie wiem, na szkoleniach dla dorosłych. Ale słuchajcie, tyle mojego gadania. Przejdźmy może do działania i zaczynamy od udostępnienia ekranu. I pierwsza aplikacja, jaką chciałem Wam pokazać, a dokładnie bardziej o niej wspomnieć, to jest to, o czym mówiłem, mianowicie Tone Up. Będę wrzucał Wam linki bezpośrednio też na czat, żebyście mogli sobie odklikać to na Click Meetingu, ci z Was, którzy są. I o Tone Up, słuchajcie, można powiedzieć, było dość sporo, bo był chyba jednym z pierwszych takich najbardziej intuicyjnych programów do tworzenia prezentacji, aczkolwiek niestety ostatnim czasem się dość sporo zmieniło. Jak większość aplikacji, które działają zdalnie na serwerach, działa w systemie subskrypcyjnym i kosztuje od 16 dolarów miesięcznie w górę. Wiadomo, że my nauczyciele w Polsce nie mamy czegoś takiego jak budżet subskrypcyjny, więc raczej korzystamy z tych wersji Basic, które są bezpłatne i ta wersja kiedyś pozwalała nam na to, co mamy tutaj, czyli generowanie prezentacji z wykorzystaniem AI. Niestety teraz mamy tylko, słuchajcie, przeglądanie templatek i edytowanie manualne już gotowych templatek, więc Tom wróciło bardziej do swojej podstawowej, słuchajcie, wersji i ja wrzucę jakąś prezentację na tym koncie, na którym mam, która wcześniej została, słuchajcie, wygenerowana właśnie przez Tom i to dosłownie nawet 5 minut tak naprawdę nie zajmowało, bo z promptu tą aplikację sobie generowaliśmy i mogliśmy ją później sobie na spokojnie wyedytować. Niestety, tak jak mówię, Tom dzisiaj Wam nie pokażę ze względu na to, że nie spełnia mojego głównego kryterium i założenia, że te aplikacje mają posiadać ten bezpłatny model, który pozwoli nam wykorzystać AI. Tak więc słuchajcie, Tom znika z naszej listy, ale warto, żebyście wiedzieli, że coś takiego funkcjonuje. Tak teraz obecnie w wersji płatnej i pozwalało kiedyś zupełnie za darmo generować sobie prezentację, ale nie ma płaczu, ponieważ inną aplikacją, która nam pozwala, taką aplikacją zewnętrzną, jest aplikacja, która nazywa się Gamma. I Gamma, słuchajcie, będzie odpowiednikiem takim jaśniejszym Toma, bo Tom był utrzymany w dość czarnej, ciemnej konwencji. Słuchajcie, Gamma bardziej kolorowa. Mamy tutaj, słuchajcie, za całe 0 dolarów na miesiąc, dostajemy 400 kredytów, które potrafią się odnawiać.
możemy robić niezliczone prezentacje, a także eksportować to do PDF-u i PPT. Jedyny minus to jest to, że ta API to ma wtedy logo, czyli jest tak zwane Gamma Branded. Mamy po prostu logo Gamma App na naszych prezentacjach, więc jeżeli sobie zrobimy za pomocą tej aplikacji PDF-a, no to raczej tego znaczka nie usuniemy. W PPT można próbować. Aczkolwiek nie będzie to legalne do końca. 30 dni historii i podstawowe jakieś statystyki, które, słuchajcie, pozwalają nam zrobić. Docelowo bodajże jest, o tym tutaj nie wspominają, 8 czy 10 slajdów, tyle może mieć prezentacja, ta darmowa, później ta ilość rośnie w wersjach płatnych, ale zobaczcie, już subskrypcja plus kosztuje tylko $8, więc i tak jest znacznie taniej niż w przypadku Tom. Zerknijmy sobie do gamy, jak możemy się zapisać, więc słuchajcie, standardowo adresem mailowym, tworzymy hasło, podajemy dane, weryfikujemy to na koncie później mailowym, albo ta prostsza strona, czyli to, co z reguły ja robię, mianowicie logujemy się kontem Google'a. Pamiętajcie, że kont Google'a tak naprawdę też możemy mieć kilka. Fajny patent, notabene swego czasu oglądałem, jak nie mieszczą nam się w limitach Google'a zdjęcia, które są backupowane z telefonu, to tworzy się każde kolejne konto i tam się archiwizuje zdjęcie. Później można te same konta sobie wykorzystywać chociażby do logowania się za pomocą ich do aplikacji, więc taki mały tip dla biednych nauczycieli, który warto wiedzieć. Ja już jestem zalogowany, tak żeby troszeczkę przyspieszyć do kolejnego konta. Mam, słuchajcie, 500 kredytów uzbierany. No i co? Przede wszystkim pierwsza rzecz, większość tych aplikacji oczywiście jest w języku angielskim, natomiast tak jak zawsze mówię, będę przypominał, jest takie coś jak DeepL, to jest taki translator online, który jest w wersji też bezpłatnej, ograniczonej, ma też wersję premium, kiedyś w ogóle był bardziej bezpłatny i zawsze, jeżeli będziemy mieli problem z językiem angielskim, to używam sobie tego tłumacza, żeby sobie to wszystko tłumaczyć, bo jednak sztuczna inteligencja pracuje, słuchajcie, lepiej w języku angielskim. I tak, po wejściu na konto, tutaj dostajemy puściutkie, możemy stworzyć, skorzystać z templatek, inspiracji, wybierać sobie tematy, ale tak jak obiecałem i tak będziemy się trzymać, prezentacja w 5 minut, więc zaczynamy. Klikam Create New i teraz mam do wyboru, słuchajcie, trzy rzeczy. Albo importujemy sobie jakiegoś doka z Worda z tekstem, albo generujemy sobie za pomocą promptu, albo wklejamy na zasadzie kopiuj, wklej jakiś tekst. Ja mam teraz do Was prośbę, żeby pokazać Wam, że to nic nie było przygotowane wcześniej. Ci, którzy jesteście ze mną na Click Meetingu, bardzo Was proszę, podrzućcie jakiś temat. Spróbujemy zrobić to z promptu i zobaczymy, jak sobie poradzi. Tak więc bardzo Was, bardzo proszę o podrzucenie temaciku, może być po polsku, może być po angielsku, zobaczymy, w sumie jest po polsku, okej, tworzywa sztuczne, ale tak, to co, rodzaje tworzyw sztucznych, może tak, Olu, dobrze, żeby to było tak jakoś, tak, o właśnie, rodzaje. Dobra, zobaczymy, tu mamy język, teoretycznie mamy język polski, więc wybieramy sobie, mamy te 8 kart, do 10 kart, tak jak mówiłem, zobaczcie, 15, 20, 15 to jest plus, 20 to jest pro, więc 10 kart, czyli 10 stron prezentacji możemy wziąć, no i jedziemy, jako klikamy Generate Outline, on tutaj nam jakby taki plan prezentacji, tak? Termoplastyczne, termosetowe, Aleksandru, musisz sprawdzać, bo ja się nie znam, biodegradowalne, elastomerowe i tak dalej. Dobra, mówi, że karty się wygenerowały, mniej więcej wygląda na moje oko całkiem nieźle, więc słuchajcie, idziemy dalej. I teraz musimy sobie jakby ustalić, jak bardzo ta prezentacja ma być bogata w tekst. Czy mają być to krótkie teksty, tylko zajawka średniej wielkości, czy dość spore opisy. I kolejna rzecz, skąd będziemy brali zdjęcia. Czy będzie wyszukiwał po internecie zdjęcia i je dodawał,
Czy wtedy określamy także, jakie mają być to obrazki, spróbujemy FreeTools, czy ma to generować sam jako sztuczna inteligencja. Więc spróbujemy pójść na całość, albo nie, zobaczymy najpierw z webem. I na końcu, słuchajcie, zostaje nam przycisk Continue. Tu jak w typowym rasowym sklepie mamy na dole małą 40 i mówią, to będzie kosztowało nas 40 monet. Otworzymy. I teraz tak, leci. Mamy do wyboru temat. Tutaj proponuję nam taki Basic Light. Możemy skorzystać z kilku innych dostępnych. Jest nawet ich sporo. Ja póki co zostanę przy tym Basic Light, ale tak jak mówię, tych tematów głównych mamy do wyboru kilkadziesiąt sztuk, tak żebyście mogli zobaczyć. Klikamy Generate, czyli wygeneruj i pozostaje nam tylko w tej chwili tak naprawdę czekać. Ja od razu powiem, gdyby nie moje gadanie, tak, to spokojnie poniżej 5 minut jestem w stanie zmieścić się w tej prezentacji. Dobra, prezentacja gotowa. No i teraz spróbuję sobie ją w takim odkładzie szczytać po kolei. Rodzaje tworzyw sztucznych. Mamy wstęp. Nie będziemy jakoś specjalnie tego analizować, bo musiałbym tutaj Aleksandrę do mnie zaprosić, żeby się wypowiedziała jako specjalistę. Drugi slajd z podziałem. Trzeci slajd, już zaczynamy dokładnie kolejny podział, tak, i opisy. Ola, jako weryfikator, bo będziesz weryfikatorem sztucznej inteligencji, to proszę cię zerkaj tak z grubsza i powiedz, jak mu poszło. Elastomery. Biodegradowalne, o, PLA, polim lekowy, bardzo to nawet kojarzę. Właściwości i zastosowania, tanie, trwałe, lekkie, kształtowne, recycling, segregacja, przetwarzanie, ponowne użycie i jakiś slajd z przyszłością. Bardziej dla starszej klasy niż dla klasy piątej. No dobrze, Aleksandro, ale to muszę teraz powiedzieć, że nie było tego w prompcie, że to ma być na poziomie klasy szkoły podstawowej, czy na poziomie danego wieku, tak? Mieliśmy dość ogólny prompt, więc poszło dość ogólnie. Jeżeli byliście na wcześniejszych szkoleniach lub oglądaliście jakiekolwiek inne szkolenie z AI-a, wiecie o tym na pewno, że jak chcemy konkretny cel osiągnąć, to te prompty muszą być dość szczegółowe, czyli muszą określać chociażby poziom wiedzy, ewentualnie podawać jakieś dane bazowe. Tak, ja zawsze na to mówię input, czyli dane wejściowe, jeżeli chcemy mieć ten. Ale tak ogólnie, Aleksandro, jak na 5, nawet nie 5, 2 minuty oceniasz prezentację? Żeby nie było, my się nie znamy, tak więc zupełnie niezależna opinia. Dlatego też zawsze proszę o kogoś ten. Dobrze, no oczywiście, że można dodać slajd z minusami. Świetnie, ale jest na razie dobrze, tak? Dobra, to teraz mamy tak, każdy z tych slajdów możemy sobie dowolnie edytować, tak? Więc zobaczcie, ja mogę sobie zmieniać, poprawiać, mogę sobie, zobaczcie, dodawać kolejną kartę, w której to już ręcznie będę wprowadzał kolejne rzeczy, tak? Czyli na przykład minusy tworzyw, tak? I na tej karcie będę sobie tutaj dodawał teraz ten tekst. Jakby miał jakiś tekst, takie są minusy, tak? I mogę dodawać kolejne rzeczy, więc to jest najfajniejsze, że to wszystko, co teraz stworzyłem w gamie, mogę sobie na spokojnie edytować, zmieniać, mogę sobie podmieniać te grafiki, które tutaj mamy, tak samo sobie je rozszerzać, zwężać, przeciągać, tak naprawdę dodawać do nich notatki, czy nawet, słuchajcie, tak jak mówiłem wcześniej, podmieniać, tak więc jak zrobię coś takiego jak surprise me, tak, to on będzie gdzieś tam jakieś randomowe tła dodawał zamiast zdjęcia i tak dalej, więc to wszystko mogę sobie edytować. Po prawej stronie mamy taki zasobnik, w którym mamy takie właśnie jak smart layout, podstawowe bloki, dodawanie wideo, dodawanie obrazków, czyli coś, co znamy z typowych narzędzi do generowania
właśnie prezentacji. Tak więc, słuchajcie, prezentacja w mniej niż 5 minut, bazowa zrobiona, później już mam nawet podstawy, żeby móc nad tym pracować, tak? Dodatkowo mogę sobie ją edytować z wykorzystaniem AI, czyli słuchajcie, co pojawia mi się taki mini chat GPT i tutaj będę dalej już podawał, co bym chciał tutaj zrobić, tak? Dobra, na przykład rewrite this for właśnie fifth grade, czyli przepisz to na piątą klasę. Dobra, spróbujemy w takim układzie tutaj dać i on zacznie, akurat dałem dla pięciolatka i on zacznie mi tam troszeczkę tworzyć i tak, o proszę bardzo, i już nawet coś mi zmienił. Simplified version jest jako ten, oryginalna jest taka, a tutaj jest uproszczona. Od razu możemy sprawdzić, przepisz to dla 10-latka. Zobaczymy, czy nam przerzuci. Po polsku powinno nam przerzucić, tylko akurat ten slajd, to może nie ten slajd, tylko jakiś inny, który jest po polsku. O. Tak więc nawet z wykorzystaniem AI możemy sobie to. Robić. Dobra. Proszę. Oryginalny, aczkolwiek chyba tekstu to za bardzo nam nie zmienił. No nie. To akurat tekstu nie. Bardziej nam zmienił tutaj grafikę niż ten tekst. Ale można, słuchajcie, można się bawić takimi rzeczami. Jeżeli chodzi o gamę, to oczywiście potem możemy to bezpośrednio sobie prezentować, więc nie potrzebujemy nawet PowerPointa. Wygląda to całkiem miło i przyjemnie i cieszy oko. Oraz tak jak wspomniałem wcześniej, możemy sobie to wyeksportować i wybieramy tutaj PDF-a lub PowerPointa. Ja teraz na szybciutko wezmę PDF-a i pokażę wam, jak to wygląda z znakiem wodnym. Dobra. I zobaczcie, to co dostajemy, to taki znaczek w prawym dolnym rogu Made with Gamma. Klikalny link, że można nawet przenieść od razu do strony. Dajcie znać na czacie, jak wam się podoba Gamma i czy odważycie się spróbować, przetestować. Tempo zawrotne. Tak jak mówiłem, ale to jest tak naprawdę proste. Spróbuję jeszcze raz po prostu pokazać, jeżeli to tempo było zawrotne, wolniej. Więc klikamy Create New, wybieramy sobie ten. Spróbuję teraz może jakiś tekst skopiować, dobra? Poproszę was o podpowiedź, może jakąś stronę. A, szybkość pracy AI, dobra, to dziękuję, już myślałem, że jestem zbyt szybko tłumaczyłem. To spróbujmy może z jakimś tekstem. Podrzucicie jakiś tekst lub link do jakiegoś tekstu, który mam skopiować? Tak, żeby pokazać, bo generowaliśmy teraz sobie z promptu, a teraz zerknęlibyśmy sobie na jakiś tekst. Może ktoś ma pod ręką jakieś wypracowanie, opowiadanie, może jakiś skrót czegoś, a jak nie, to podrzućcie temat. O, the current, wow, dobra. To będzie takie bardzo wojenne. Bardziej myślałem o jakiejś historia mitozy, znaczy ten, nie wiem, cykl mitozy, albo dobra, ale dobra. Okej, chodzi o film. Ciekawe. Tak? Tak,
Tak, o dobra, bo już myślałem, że to, ja tak, że obecna wojna, to sobie pomyślałem trochę o tych innych wojnach, ale dobra. I tu powinniśmy mieć coś takiego jak pewnie storyline. O, mamy. Dobra. Storyline. Dobra, wracamy do gamby. Wrzucamy sobie tekst. I teraz, co chcemy z tego zrobić? Zobaczcie, że oprócz prezentacji, oczywiście, mogę sobie zrobić website albo dokument. To teraz prezentację już widzieliście, to spróbujmy w takim układzie zrobić sobie jakąś stronkę. Zobaczymy. Co chcemy? Wygenerować może w skrócie. Aha, dla kogo będzie History Enthusiast? No może Film Enthusiast. Tu piszemy, opisujemy w jakim tonacji ma być. English. Web image, web search, AI image. W jakim nastroju? No, dramatic. Niech będzie. Format website zostaje. Proszę bardzo, klikamy continue. Sugeruje nam taki, no nie, jak chcemy jakiś dramatic, to coś musimy takiego bardziej, nie? No nie wiem, czy blueberry, możemy styk. O. Niech będzie. Klikamy, wygeneruj. I za chwilę powstanie nam. Proszę bardzo. Ja teraz Scorsese, tak? Będziemy to sprawdzać. Bo to Scorsese jako reżyser. Dyrektor Gomez, Kamerbak, Sofia Ali. Dobra, zerknijmy od początku, jak mu poszło. O dobra, słuchajcie, takie zdjęcie trochę podobne do tych tutaj, co widziałem, panowie w Melonikach. Izabelo, ty tu sprawdzaj, dobra? Visionary Inventors, nie wiem o czym jest film, więc tutaj potrzebuję twojego wsparcia i pomocy, napisz nam. Na tym. Dobra. Tu jakieś fałszerstwo, łamanie zasad, rywalizacja. O! A to jest gdzieś do obejrzenia? To ciekawe, nie słyszałem o tym filmie nigdy. Świetnie. Edison kontra Tesla. Dobra, tutaj ja nie słyszałem nigdy o tym. I teraz powiedz mi, że. A, na Pulsacie nie mam telewizji. A jakby jakiś Netflix czy coś. Dobra, ale sprawdzę sobie to. To dziękuję. Dzięki tobie poznałem jakiś film, który chciałbym obejrzeć. Nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. No dobra, mamy obsadę. Sprawdźmy, czy ta obsada nam się tutaj zgadza. Aha, no widzę, że 2017. Benedict Cumberbatch, to się zgadza. Michael Shannon. Patrzę, bo nie widzę tutaj żadnego Michaela Shannona. Więc czy Nicholas Holt? Topcast. No i teraz jest, tak? A, okej, okay, dobra. A jest rzeczywiście Nikola Tesla, dobra. Czyli tutaj wszystko się zgadza. No dobra. Uznani filmowcy, utalentowany ten. Aha, bitwa o przyszłość i tak dalej. No dobra, słuchajcie, ale to jest tak jak mówię, przykład, dlatego też zawsze staram się, żeby pokazać, że to nie są żadne wcześniej przygotowane teksty czy ustawki. Biorę, proszę Was, żebyście mi tutaj podrzucili temat i możemy sobie sprawdzać i weryfikować to. Zawsze przy AI, zresztą pamiętajmy o tym, że ten weryfikator w postaci nauczyciela musi być, bo zdarzają się wpadki. Dobrze, i na tym, słuchajcie, zostawiamy gamma A, bo chciałem Wam pokazać jeszcze dwie rzeczy. Jako ten, a akurat już 20 minutek ponad minęło, więc to 1/3 jest za nami. Pytanie do Was, czy używacie klasycznego PowerPointa? Tak naprawdę bardzo ważne pytanie. Czasami.
Okej, okay. Ja używam PowerPointa jak, znaczy PowerPointa używam jak muszę, tak naprawdę. Dobra, ja podrzucę jeszcze tylko tu na Facebooku panu Tomkowi adres strony, tak, bo linki wrzucamy sobie głównie na Click Meetinga, ale proszę bardzo, podrzucę na Facebooku Mentor Systemy Audiowizualne w transmisji na żywo. I zdarza mi się czasem PowerPointa używać, głównie używałem Office'a takiego zainstalowanego, jak byłem metodykiem w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, żeby mi się tabelki w Excelu zgadzały. Więc kolejna rzecz, którą Wam pokażę, będzie troszeczkę kombinowana, ponieważ na drugim komputerze mam Office'a 365 instalowalnego, ale wiem, że no, nie każdy może sobie pozwolić na Office'a 365, który będzie zainstalowany na komputerze jako instalacja, to pokażę Wam zrobić to, jak to zrobić troszeczkę łączenie z starym Office'em zainstalowanym na komputerze, a potem przerzuceniem tego do Office'a 365 w chmurze, bo jeżeli macie Teamsy w szkole, to też macie tego Office'a, macie tego PowerPointa, dobra? I tutaj zaczniemy od tego, że tak jak już zapowiedziałem, będziemy pracować w PowerPointie, no i w PowerPointie oczywiście możemy tworzyć, słuchajcie, sobie jak najbardziej prezentacje, ale do tej pory powstawały one ręcznie. A ja Wam pokażę, jak stworzyć te prezentacje w PowerPointie przy użyciu z narzędzia, które chyba znają wszyscy, czyli czatu GPT. I teraz tak, co będziemy potrzebować? Najpierw będziemy potrzebować w PowerPoincie zainstalowanym, bo tego nie ma w online'owym, wejść sobie tutaj w lewym górnym rogu File, otworzyć opcję i w opcjach mamy coś takiego jak Customize Ribbon, czyli to jest customizacja wstążki w języku polskim i trzeba na dół zjechać i poszukać takiego małego, takiej małej rzeczy, która nie jest jako jedyna zaznaczona ptaszkiem, u mnie już jest, jest to developer. To musi być zaznaczone ptaszkiem, bo będzie nam to potrzebne do kolejnej pracy. Dobra? I jak już to mamy, to teraz będziemy mogli przygotować się do stworzenia prezentacji. Dobra? Jeżeli coś do tej pory było niejasne, to mówcie, to jeszcze raz pokażę. Tak? Bo to jest najtrudniejsza część tego, żeby wejść tutaj w tym PowerPoincie, w to pliki po polsku, opcje, i w opcjach w tą wstążkę i w tej wstążce ten tryb developer mi jest zaznaczony. Po to, żeby tu nam się pojawiła taka zakładka developer. Nie wymaga to płatnego GPT. I zaraz właśnie przechodzę do mojego GPT, który jest tym GPT bezpłatnym. Zobaczcie, to jest GPT 3.5, czyli ten bezpłatny. Wymaga to wpisania jednej prostej komendy. O, czekajcie, bo to jest mój adres tego. Wymaga to wpisania jednej prostej komendy, która wygląda tak. Napisz kod WBA PowerPoint. I tyle. I teraz, jak już weźmiemy sobie ten kod WBA PowerPoint, to piszemy dalej. Na temat. No i tu standardowo poproszę Was bardzo o temat. Na jaki temat chcemy zrobić prezentację tym razem? Wyszedł samochodów spalinowych nad elektrykami. Bardzo dobry temat. Na czasie sam ostatnio się zastanawiałem, bo to elektryki jakieś tak potaniały, czy nie kupić elektryka, więc świetny temat na prezentację. Dobra, czekajcie, bo mnie oczywiście nie skopiowało tutaj jeszcze raz. Kopiuj. Na temat wyższych samochodów spalinowych nad elektrykami. No i klikamy.
Może samochód spalinowy, a elektryczny, dobra. Ale mamy już pierwszy. Może być. Wyższość samochodów spalinowych nad elektrykami. Zobaczymy, co bym tam stworzył. I teraz zobaczcie, dostaliśmy coś takiego, jak taki kod w czarnej tabelce. Klikam sobie tutaj u góry copy code. To WBA. Wracam do PowerPointa. Przechodzę sobie w tryb sugerowana odpowiedź. No jak najbardziej. Więc będzie można spróbować innej. Zobaczymy zaraz, co nam to zrobi. Przechodzę sobie w tryb developer i teraz musimy zrobić coś takiego, że musimy sobie tutaj wybrać, dobrze pamiętam, Visual Basic Editor. Tak. Do tego promptu wykorzystaj materiał i skopiowany wrzuć go i stwórz PPT w oparciu o te materiały. Raczej tak, wracając jeszcze do naszego czatu, to kodem wywołującym jest napisz kod WBA, bo to jest kod WBA, czyli rozpozna jako właśnie ten PPT. Jeżeli weźmiemy i damy coś takiego, że stwórz PPT, to czat GPT nie stworzy nam pliku PPT, on nam rozpisze to, ale później i tak my musimy to ręcznie sobie przekopiować, czyli stworzyć manualnie każdy slajd, tak? Zaraz mogę to pokazać w czacie GPT, tak? To wtedy po prostu nam to rozpiszę tutaj, ale ja będę musiał teraz to robić manualem, tak? Jeżeli mi teraz dasz chwileczkę, to postaram się to pokazać, bo na czym polega kod WBA? Więc ja już sobie otworzyłem tego dewelopera i teraz w deweloperze ja muszę tutaj lewą ikonkę od lewej strony drugą ikonkę, mały trójkącik rozszerzyć i muszę wybrać tu coś, co nazywa się moduł, czyli moduł. I w tego moduła, używając Ctrl-V, wkleić sobie ten kod z tego PowerPointa i kliknąć taki mały przycisk Play, który jest pod debugiem. I teraz zobaczcie, bo to o tą magię chodzi. O. I czekajcie, bo tu mi coś złapał. Runtime error. It's not valid range one tutaj. Dobra, to moment, bo tu nam pokazuje, że coś z tym jest nie tak. No, chyba nie chcę tak pokazać tej wyższości. Text frame 1, 2, 3. Dobra, spróbuję to wyrzucić, zobaczymy, czy bez tego pójdzie. No nie. I to chyba teraz, jak się chce, to się nie udaje. Dobra, spróbuję jeszcze w takim układzie raz. Kopiować, bo normalnie... Dobra. Wracamy do tego. Nie chcę nam pokazać tej wyższości. No tak. Normalnie w tej chwili... O, widzicie? Zaczął robić nam slajdy, już kolejna prezentacja, ale zatrzymał się jakiś bunt, najprawdopodobniej w kodzie. Spróbujemy jeszcze raz w takim układzie. To mi się zdarzyło pierwszy raz akurat. No, z pluginem tak. Sposobem tak. Ale tak jak mówię, ale bazujemy sobie tutaj na czystym czacie GPT bez pluginów, tak? Dobra, spróbujemy jeszcze raz z innym kodem. Dobra, wracamy jeszcze raz do tego moduł. Może za drugim razem nic nam nie wywali. No nie, no jak na złość. Teraz pokazuje nam... Cały czas coś pod tym trzecią, bo to jest 1, 2, 3, frame text 1, 2, 3 i powiem wam, że nie wiem dlaczego nam akurat tutaj wylatuje ten błąd. Bo tak jak mówię, przy czym slajdzie coś chyba się buntuje. Normalnie, słuchajcie, dostajemy po prostu czyściutkie slajdy
bez tego tekstu. Ja spróbuję może w takim przykładzie po prostu otworzyć coś, co przygotowywałem wcześniej, czyli style uczenia się. I dostajemy po prostu po odpaleniu tego kodu prezentację, która jest, zobaczcie, tak, czyściutką prezentacją z tekstem. I teraz, jeżeli mielibyśmy normalnego PowerPointa, to tu po prawej stronie byłby tu coś takiego jak designer. I teraz wracając do tego, czyli po wkopiowaniu i prawidłowym przeformatowaniu tego WBA, nie wiem dlaczego przy tym trzecim slajdzie i pierwszy i drugi raz nam wrzuca błąd, a nie mamy teraz czasu, żebym dochodził, dlaczego tak się stało, słuchajcie, to później przechodzę sobie do PowerPointa, który w przypadku, jeżeli nie mam tego designera, tak, bo mam jakiegoś starszego PowerPointa, przechodzę sobie do PowerPointa, którego mam wgranego w Office 365, czyli ten plik mogę sobie skopiować na dysk. Czekajcie, tu są moje pliki, a tu się nie otworzyło. O, teraz się otworzyło, już przerzucam. Przerzucam sobie plik do OneDrive'a, otwieram sobie go w PowerPoincie i zobaczcie, że tutaj mamy coś, co nazywa się projektant po prawej stronie, czyli po angielsku designer. I to jest dokładnie ta sama prezentacja, którą przed chwilą w PowerPoincie widzieliście. Wrócę się do niej teraz, żebyście mogli zobaczyć. Tylko jakbym miał tego Office'a najnowszego zainstalowanego, to ten designer byłby tutaj w tym rogu, ponieważ nie mam. Otworzyłem sobie to w Office 365 A1 dla edukacji, tym darmowym, i mogę sobie każdy slajd, korzystając z projektanta, tak, po wybraniu pierwszego slajdu w temacie będzie szukało mi mniej więcej tak podobnych takich slajdów, które będą gdzieś tam zgodne z tym, co sobie początkowo wybrałem. I w ten sposób, słuchajcie, korzystając z dwóch narzędzi, czyli z czatu GPT i z komendy, którą mamy, czyli napisz kod WBA PowerPoint na temat oraz z PowerPointa, jestem w stanie też w bardzo szybki i prosty sposób zrobić prezentację. To jest jakby numer dwa. Jeżeli macie jakieś pytania czy jakieś komentarze, to teraz jest czas. Słucham was. Coś pokazać jeszcze raz, coś było niejasne, pokazać jeszcze raz, jak ten kod WBA się tam wkleja, włącza w PowerPoincie. Dajcie znać. I tak jak mówię, w odróżnieniu ja pokażę w czacie, tak, czyli jak zmienić PowerPoint na PowerPointa 365? Nie, ja mam PowerPointa 2016 zainstalowanego na komputerze, więc po prostu zapisałem to do pliku PPT, czyli wziąłem file, save as, zapisałem to na komputerze i wgrałem sobie to do OneDrive'a, czyli wszedłem, zalogowałem się na, tak, na mojego Office'a służbowego i przerzuciłem sobie po prostu plik do OneDrive'a i tam odpaliłem PowerPointa po prostu w PowerPointie plik. I to po to, ponieważ gdybym miał PowerPointa 365 w wersji tak bogatszej, czyli tej pozwalającej na zainstalowanie, to nawet nie musiałbym tego robić, ale pokazuję to specjalnie, bo wiem, że często gdzieś tam dysponujemy jakimś PowerPointem, tak, nawet starszym na komputerach, ale już te starsze PowerPointy nie mają tego designera, czyli tego projektanta. Ten projektant nie jest dostępny, tylko w wersji online. Natomiast jakbym chciał to zrobić od początku do końca w wersji online, to niestety nie mam tu takiej opcji, jak w normalnym PowerPoincie, gdzie mogłem po prostu, czekajcie, jeszcze raz to pokażę, gdzie mogłem wejść w opcję po prostu, tutaj options, i włączyć ten tą wstążkę i tutaj ten tryb, który włączyłem, który nazywał się developer.
Tego nie ma w online po prostu, więc w przeglądarce. Jedna z wielu funkcji, które po prostu nie są dostępne w tej wersji okrojonej. Dobra? A spróbuję tutaj. Stwórz prezentację. To też jest ogólnikowo, bo nie ten, a zobaczcie, nawet bez tego kodu wybalnym poleciał. No to dobra, to spróbujmy jeszcze raz. To nawet dla mnie jest ten, zobaczymy, czy też wyskoczy nam od razu z kodem WBA. Od razu, dobra. Ale widzę, że nie ma problemu. To zobaczcie, nawet nie trzeba mu mówić, to zawsze używałem WBA, nigdy nie spróbowałem bez, więc o. Tutaj dwa tylko dał, tak naprawdę. Slajdy. Aha. A tu coś jeszcze, że dwa ten. Więc nawet z automatu, tak? Zrobi prezentację, nie wyrzuci tego w PPP czy w PDF-ie. Dlaczego? Dlatego, że tak jak mówię, nie ma takiej możliwości sam goły czat GPT. Jeżeli użyjemy pluginu, to zupełnie inaczej. I tak jak mówię, później to sobie kopiujemy, do tego przerzucamy do 365 i tu możemy się bawić dodatkowo, dodając oczywiście rzeczy. Pora na trzeci program, chyba ulubieniec większości polskich nauczycieli. I jest to, jak myślicie, o czym będę mówił? Ciekawe, czy zgadniecie. Canva, oczywiście, że tak. Oczywiście, że Canva, słuchajcie, i w Canvie jak najbardziej też da się robić prezentacje od początku do końca. To Prezi to też, ale Izabela Prezi, ja bardzo lubiłem Prezi, natomiast szczerze nie zaglądałem do niego od dawien dawna, bo raczej rzadko już robię prezentacje, bardziej pokazuję wszystko na żywo na szkoleniach, również na konferencjach i na radach pedagogicznych. Być może tam AI też się już pojawiło, ale nie wiem, nie przygotowałem się, żeby zobaczyć i sprawdzić, czy tam jest. Natomiast słuchajcie, Canva. W Canvie będziemy też mogli zrobić prezentację w ciągu 5 minut, czyli zgodnie z założeniem dzisiejszego webinaru. I teraz jak to zrobimy? Mianowicie, będąc na stronie głównej Canvy, zaskoczę Was, nie wybieramy sobie żadnej prezentacji, tylko co wybierzemy? Wybierzemy doc, czyli dokument tekstowy. Teraz do tego dokumentu tekstowego potrzebujemy tekst, który do tego dokumentu tekstowego wkleimy. No i poproszę ostatnią prezentację, jakiś link do jakiegoś tekstu, do opisu czegoś, z jakiegoś przedmiotu. Niech to będzie ta mitoza albo jakieś gatunki czegoś, nie wiem, lub wyjaśnienie jakichś pojęć. Podrzućcie link, otworzę, zrobimy to na żywo. Typy danych w programowaniu, no dobra. To ja to wygoogluję, Izabelo, dobrze? Nie chcę mi Ctrl-C kopiować. Zobaczymy, jeszcze coś tam może się pojawi. Typy danych w te. Informatyka, materiały do nauki. Dobra, to będzie coś takiego, prawda? Spróbuję sobie tą stronkę jakoś tak skopiować. O, tu jeszcze ten z przykładami. Kawał tekstu. Dobra. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie, tak? Od razu zakładam, że raczej grafiki mogą się nie przykopiować, ale wrócimy sobie. Ctrl V. Nie zadziałało. Dobra, zróbmy to ręcznie. A nie, zadziałało. Dobra.
Oczywiście, tak jak mówiłem, problem z grafikami, bo często grafiki z internetu się nam nie kopiują, więc musimy je pousuwać. Oczywiście grafikami będzie można pouzupełniać prezentację, to za chwilę pokażę później. O, chociaż czekajcie, bo ja się zacząłem. No dobra, może ja jednak zbyt szybki jestem, bo jednak mi się pojawiły grafiki, po prostu potrzebowały przykładu. Dobra, słuchajcie, mamy dokument i teraz jak zrobić z tego prezentację? A no, w bardzo prosty sposób, słuchajcie, bo jak wrzucimy sobie coś do doka, to wystarczy, że klikniemy w prawym górnym rogu konwert. I teraz słuchajcie, lecimy. Wybieramy templatkę z kilku dostępnych. Nie wiem, taka ciemniejsza, żeby była poważniejsza. Możemy sobie zobaczyć, podejrzeć, jak to mniej więcej wygląda z każdą gdzieś tam templatką. O, może tak. Dobra, weźmy sobie to. To oczywiście trzeba będzie troszeczkę powygładzać, poukładać i pewne rzeczy sobie może pozmieniać, ale zobaczcie, znowu dosłownie w minutę jesteśmy w stanie z każdego doku przekonwertować sobie to i zrobić z tego prezentację. No dobra, no i słuchajcie, mamy jakąś prezentację. Oczywiście na tą prezentację teraz możemy sobie w Canvie popracować. Ale żeby przypieczętować te jakby 5 minut prezentacji i dodać sobie do tego jakieś grafiki i tak dalej i z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, to po pierwsze na pewno już o tym wiecie, aczkolwiek może jednak się trafi jedna osoba, która nie wiedziała, że w Canva jest coś takiego jak apps, aplikacje. Jak sobie tu przejdziemy, to jest taka kategoria AI powered, czyli właśnie wspierane przez AI. I tu między innymi mamy taką aplikację Magic Media, którą u mnie już w schowku na dole znajdziecie. I tu możemy generować sobie właśnie, słuchajcie, obrazki, tak? No i typy danych to tak szczerze taki temat, że nie wiem, co tu mam wygenerować, ale spróbuję. Klawiatura komputerowa. Mogę sobie wybrać, w jakim stylu chcę mieć to zrobione, czy taki digital art, fine art, color pencil, paper cut, zobaczmy paper cut, aspect ratio, landscape, czyli wybieramy, że będzie poziome, nie pionowe i klikamy sobie generate image. I taką prezentację szybko przekonwertowaną z doku, też przy użyciu troszeczkę AI-a, możemy uzupełniać grafikami właśnie tworzonymi przez AI. Te klawiaturę to tak powiem szczerze, średnio poszło, może ze względu na to, jaki wybrałem styl, ale dobra, słuchajcie, i mamy grafika jakaś dostawiona do tego tekstu, tak? No i oczywiście, słuchajcie, to wszystko mamy możliwość sobie dowolnie już generować. Webinar o Canvie też znajdziecie pełno ich w internecie, więc nie będę wam przeprowadzał, bo tu opcji mamy dość dużo. Aleks pyta, czy będzie nagranie z webinaru. Tak jak z każdego poprzedniego na stronie, na YouTubie Mentor System Audiowizualnym jeszcze dzisiaj wieczorkiem. I moi drodzy, słuchajcie, tak dość szybkim krokiem, dzisiaj troszeczkę nawet wcześniej, bo jak nie było zapowiadania i tak dalej, to się wyrobiłem wcześniej. Doszliśmy do końca. Poznaliśmy, przynajmniej starałem się wam pokazać tak naprawdę trzy dość proste, użytkowe formy tworzenia prezentacji. Gamma App, od której zaczęliśmy, czyli słuchajcie, niezależna platforma, ale z ograniczeniem, bo mamy tą ilość kredytów jednak, tak? Drugi, czyli taki tandem, chat GPT z klasycznym PowerPointem, no i trzeci, Canva, która dla nauczycieli daje bardzo dużo za darmo, nie ma ograniczeń, aczkolwiek tekst do tej Canvy musimy sobie wygenerować, tak? Więc jeżeli byśmy się wrócili do naszej Canvy, do samego początku, do tego doka, to oczywiście słuchajcie, i te nawet
typy danych, czy cokolwiek innego chcielibyśmy sobie tutaj zrobić, tak? Wygeneruj opis typy danych. To oczywiście możemy sobie taki tekst przygotować. No i zobacz, a on teraz będzie, dobra, spróbujmy jeszcze raz. Opisz. Możliwe, że to było pod jednym, tak, nowy czat, pod jednym stringiem szło i on po prostu już się przyzwyczaił do tego, że chciałem wcześniej, nie? No i dobra, zobaczcie, tak. Więc tekst możemy też wygenerować sobie właśnie w czacie GPT i ten sam tekst, tak jak mówię, jeszcze raz próbujemy skopiować sobie do Kafkambie, kliknąć convert, wybrać którąś z templatek zaproponowanych. Zobaczcie, zupełnie inną templatkę nam teraz zaproponował. I dostajemy, tak? Podzielone to na slajdy. Tak jak mówię, bardziej w formie zabawowej to traktuję. Ewentualnie, jeżeli potrzebuję na szybko zrobić prostą prezentację z jakimiś hasłami, można to zrobić. Tak, oszczędza nam to czasu w wybieraniu, dobieraniu slajdów, grafik i tak dalej, w bawieniu się na takie rzeczy. Albo jeżeli potrzebuję gdzieś ogólnikową prezentację na język angielski, na przykład jakieś fragmencie, tak, na przykład kulturowym lub innym, to się sprawdza. Do poważnych prezentacji jednak, nie oszukujmy się, potrzeba ciut więcej niż te 5 minut. Zawsze trzeba tą prezentację dopracować, ale warto, słuchajcie, takie rzeczy obserwować, bo ta technologia będzie się rozwijała i można też, słuchajcie, jeżeli uczycie informatyki, takie rzeczy pokazywać uczniom, aczkolwiek nie wiem, czy chcecie, choć prac domowych już nie ma, więc w domu robić czat GPT czy inne narzędzia za nich nie będą. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało zadawajcie. Ja już sięgam po link z certyfikatem za dzisiaj. I tak jak mówiłem, nagranie znajdziecie na kanale YouTube Mentor Systemy Audiowizualne. Będzie dostępne pewnie w późniejszych godzinach wieczornych. Jeżeli chcielibyście sięgnąć po poprzednie nagrania, one też tam są, a już dzisiaj zapraszam Was, tylko zerknę w kalendarz, na ostatni webinar z tego cyklu, który odbędzie się 20 maja. Co na nim będzie? Obserwujcie socjale, Fundację Inspirujemy oraz Mentor Systemy Audiowizualne. Będziemy wcześniej o tym informować i zapowiadać. Jeżeli macie jakieś pytanie, to też jeszcze jest chwila dla Was. Jeżeli nie, bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że udało mi się pokazać coś odkrywczego, coś, co być może zechcecie wykorzystać w swojej pracy, czy chociażby we własnej zabawie ze sztuczną inteligencją. Trzy proste sposoby: Gamma App, PowerPoint z czatem GPT, no i Canva, i przekonwertowanie z tekstu na prezentację. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. Świetnie, Aleks, baw się Gamma. Bardzo fajna aplikacja. Żałuję bardzo, że Tom już stał się płatny, ale dokładnie przeniósł tego AI-a, bo ja najwięcej pracy robiłem w Tomie ze względu na to, że on jakoś najlepiej mnie rozumiał. I ten. Aczkolwiek Gamma też jest super i te dwie aplikacje były dość do siebie zbliżone. Oczywiście aplikacji, na koniec powiem, wykorzystujących AI do tworzenia prezentacji znajdziecie w internecie jeszcze więcej. Jest to bardzo dynamiczne, więc jakbyśmy wrócili do tego nagrania dzisiaj za pół roku, na pewno już rynek też będzie wyglądał inaczej. W ciągu roku sztuczna inteligencja zrobiła ogromny progres, jeżeli chodzi o takie ten. Jak nie Gamma, to co? No sporo tego jest tak naprawdę. To musiałbym sięgnąć do mojego zasobnika i wyciągnąć listę, ale wystarczy tak. No można tak z daily na tym. Natomiast wystarczy wpisać sobie AI made presentations with AI po angielsku i po prostu mamy całą listę. To i tak wszystko korzysta z tego samego silnika, tylko po prostu ma GUI i deweloperzy sobie po prostu robią, tak? Bo to troszeczkę tak działa, że wszystkie AI działają na tych samych modelach językowych, na tych samych silnikach, po prostu firmy zewnętrzne wykorzystują tą samą technologię, żeby to spieniężać. I troszeczkę tak.
to wygląda. Dobra, dzięki jeszcze raz i mam nadzieję do zobaczenia w maju. Udanego tygodnia i miłego pozostałego wieczoru.